Dzień dobry. Nazywam się Alicja Ciechowska-Lepiarz i jestem prezesem zarządu Fundacji Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA z Poznania. Nasza fundacja postawiła sobie za główny cel pomoc nie seniorom, a osobom, które opiekują się seniorem niepełnosprawnym. Dlaczego? Starość, proszę Państwa, przychodzi wolno, przychodzi latami. Ale niepełnosprawność w starości potrafi pojawić się z dnia na dzień. I wówczas najbliżsi, współmałżonek, dziecko, wnuczka, nie bardzo wiedzą, jak sobie poradzić z tą osobą starszą. Są bezsilni często, nie wiedzą, gdzie udać się po pomoc, co robić, żeby nie zaszkodzić temu swojemu seniorowi, a także i sobie. Dlatego też 6 lat temu nasza fundacja wspólnie z naszymi partnerami, Uniwersytetem Medycznym imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu stworzyła coś w rodzaju szkoleń dla opiekunów seniora. Przez te lata przeszkoliliśmy ponad 2000 osób. Głównie właśnie osób, opiekunów faktycznych, członków rodzin, sąsiadów, ale także i te osoby, które zawodowo zajmują się seniorem. Okazuje się, tak jak przewidywaliśmy, że opiekunowie, szczególnie ci z kręgu rodziny, są naprawdę bardzo bezsilni w tej opiece. Dlatego też robimy wszystko, aby instruować, pokazywać, jak pomóc, żeby samemu sobie nie zaszkodzić. I taką też rolę ma spełnić ten film instruktażowy, który mam nadzieję trafi do wielu osób. Chcemy zwrócić uwagę, jak wykonywać czynności opiekuńcze, co robić, kiedy i w jakiej formie pomóc. I jeszcze raz powtarzam, pomóc, a nie zaszkodzić. Dziś za pomocą filmu instruktażowego przekażemy Państwu garść informacji niezbędnych do bycia opiekunem seniora w warunkach domowych. A wiedzę tę przekaże pani Katarzyna Waraczewska-Wizę, specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego. Gdy nagle znajdujemy się w sytuacji, że musimy się zająć swoim podopiecznym w domu, znaczy się osobą najbliższą dla nas, musimy tej osobie zapewnić opiekę. Aby ją zapewnić tą opiekę, musimy ustalić, jaki jest stopień niepełnosprawności naszego podopiecznego, naszego seniora, a stopień niepełnosprawności określa nam skala ADL. To jest skala, która określa nam wszystkie czynności związane z potrzebami pacjenta. Zanim przystąpisz do opieki nad seniorem, przeprowadź analizę stanu podopiecznego. Zacznij od konsultacji z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową. Zadbaj, aby w widocznym miejscu znalazła się informacja o wszystkich stosowanych lekach. Ustal stopień niepełnosprawności seniora według skali ADL. Aby zapewnić odpowiednią opiekę seniorowi w domu, musimy mu zapewnić bezpieczne otoczenie, czyli bezpieczne mieszkanie. Senior ma chód posuwisty, dlatego wszystkie dywany będące w mieszkaniu powinny być zdjęte lub przesunięte w miejsca, gdzie nie przeszkadzają w chodzie pacjenta. Czyli zwijamy te dywany albo usuwamy je w miejsca, gdzie seniorowi nie przeszkadzają. Bezpieczne mieszkanie to mieszkanie, w którym powinny być wszędzie zamocowane uchwyty. Powinny być fotel, w którym senior siedzi, gdzie ma zabezpieczoną głowę, jest bezpieczny. Senior robi sobie z nocy dzień, a z dnia noc, dlatego siedząc w fotelu przysypia. I wtedy bezpieczny fotel pozwala mu na to, że oprze głowę i ta głowa jest bezpieczna, nie ma upadków i nie powoduje to, że senior może spaść z fotela. Bezpieczne mieszkanie to też mieszkanie, w którym senior ma zabezpieczony stolik, w którym jest lampka,
W nocy senior nie śpi, tylko leży przy zapalonym świetle. Bezpieczne też dla niego jest to, że on ma radio, dlatego że senior, będący w pomieszczeniu, gdzie jest cisza, jest ciemność, powoduje, że ten senior jeszcze bardziej jest, otępienie jest, pogłębia się i bardziej jest znużony całą sytuacją. Bezpieczne mieszkanie dla seniora to też bezpieczne łóżko. Łóżko powinno być tak usytuowane w mieszkaniu chorego, żebyśmy mogli zabezpieczyć odpowiednią opiekę. Jeśli to jest senior w miarę chodzący, nie musi być to łóżko, które jest ustawione w takiej pozycji, że mamy dostęp z trzech stron. Może być ustawione przy ścianie, wtedy jeśli senior jest w miarę mobilny jeszcze i w miarę chodzący. Ta droga do łazienki powinna być oświetlona. Powinniśmy umieścić w kontaktach punktowe światła, aby senior był bezpieczny. Twój podopieczny powinien mieć swój pokój, który trzeba zmodyfikować do jego potrzeb. Usuń z podłogi niezbędne dywaniki, kable, bibeloty, a jeśli to możliwe, także progi. Ustaw odpowiednio łóżko. Najwygodniejsze położenie daje opiekunowi możliwość dojścia do niego z trzech stron. Dla wygody seniora i opiekuna pokój należy wyposażyć w łóżko rehabilitacyjne. Nad łóżkiem lub przy nim zainstaluj uchwyt ułatwiający zmianę pozycji ciała. Przystosowanie mieszkania podopiecznego. Przy łóżku ustaw stolik z lampką. Do siedzenia przygotuj seniorowi wygodny fotel z oparciami. Na siedlisku łóż poduszkę przeciwodleżynową. Zadbaj o to, aby podopieczny miał wszystkie niezbędne przedmioty w zasięgu ręki i wzroku. Pomyśl o nocnym, dyskretnym oświetleniu pokoju seniora i drogi do toalety. W toalecie łazience zdejmij maty łazienkowe, zainstaluj uchwyty przy ścianach. Aby zapewnić bezpieczną opiekę nad seniorem, musimy zaplanować tę opiekę, a w tej opiece pomyśleć o seniorze oczywiście i o sobie. Aby zaplanować bezpieczną opiekę, to są trzy zasady. Nie wyręczać chorego, zaplanować opiekę i myśleć o sobie. Ta opieka wtedy jest profesjonalna i nie zmęczymy się w opiece, bo wtedy, gdy się zmęczymy w opiece nad seniorem, ta opieka będzie mało skuteczna i senior będzie zestresowany tą opieką. Aby zapewnić opiekę seniora w domu, musimy zaangażować też osoby, które mamy w pobliżu, oczywiście całą rodzinę, jeśli jest to możliwe. A jeśli jest to niemożliwe, to musimy sobie tak tą opiekę zaplanować, żeby seniora nie wyręczać, jeszcze raz powtarzam. Opieka, żeby myśleć o sobie, o swoim kręgosłupie i o swojej psychice. Senior jest przyzwyczajony, tak jak powiedziałam, do swoich czynności, dlatego ten plan dzienny, który tworzymy, musi być w miarę systematyczny. Możemy go aktualizować, możemy go modyfikować w zależności od potrzeb seniora. Dlatego układamy ten plan opieki nad seniorem, ponieważ musimy pomyśleć o naszych potrzebach własnych, osoby opiekującej się. Musimy też wychodzić do teatru, musimy wyjeżdżać na urlop, a osoba, która nas będzie zastępowała, musi te czynności wykonywać w miarę podobnie, jak my to wykonujemy. Dlatego, że senior wtedy będzie niezadowolony, będzie konflikt, a to jest nam niepotrzebne. Przygotuj tygodniowy z podziałem na poszczególne dni plan opieki seniora. Rozkład zajęć powinien być dopasowany zarówno do samopoczucia seniora, jak i do możliwości opiekuna. Plan dnia powinien uwzględnić stałe pory posiłków, toalety oraz aktywności umysłowej i fizycznej. Plan da Ci poczucie kontroli nad swoimi działaniami. Plan jest bardzo przydatny w sytuacji, kiedy ktoś inny zastąpi Cię w opiece nad seniorem. Plan może być zmodyfikowany, ale pamiętaj, że zmiany wprowadzamy bardzo wolno i za każdym razem tłumaczymy podopiecznemu ich zasadność. W obopólnych kontaktach używaj prostych słów, zrozumiałych dla seniora. Mów wolno, krótkimi zdaniami, zadawaj proste pytania. Jeśli podopieczny jest pobudzony, agresywny, daj mu czas na chłonięcie. Okazuj ciepło i sympatię oraz zainteresowanie rozmową. Jeśli podopieczny słyszy lepiej na jedno ucho, mów właśnie do tego ucha. Jeśli podopieczny nie słyszy w ogóle, porozumiaj się z nim na piśmie. Podczas rozmów śledź mimikę twarzy i grę ciała podopiecznego. Gdy odczuwa ból, zwykle zaciska pięści, ma bladą twarz lub ciężko oddycha.
wszystkie czynności, które wykonujemy przy podopiecznym, musimy wykonywać w odpowiednich pozycjach naszego ciała, to znaczy na ugiętych nogach. Pokażę teraz, jak możemy przełożyć podopieczną, tak aby było to dla nas bezpieczne i dla niej bezpieczne. Zbliżamy się do podopiecznej, swoimi kolanami blokujemy kolana podopiecznej. Nigdy podopieczna nie chwytała mnie i nie chwytać powinna za szyję, dlatego że może być to uraz naszego kręgosłupa i oczywiście może się coś stać tej podopiecznej. Podopieczna powinna mieć ręce luźno, nie chwyta nas też za kręgosłup lędźwiowy. Chwytamy ją z tyłu, za spodnie, za gumę. Jest to bezpieczne, dlatego że wtedy jest pewność, że ta osoba nam nie spadnie. Chwytamy ją, blokujemy kolana kolanami, podnosimy i przerzucamy. Jest to bezpieczne dla tej osoby i dla nas. Jeśli mamy osobę, którą musimy się zajmować w domu i jest to osoba, która będzie leżała już przez dłuższy okres czasu, najlepiej jest zorganizować łóżko rehabilitacyjne, które już ma pewne udogodnienia, ma podnoszone wezgłowia oraz ma uchwyty, takie, żeby senior mógł nam pomóc przy zmianach pozycji w łóżku. Jeśli tego nie mamy, musimy sobie zapewnić takie warunki, aby ta zmiana pozycji u podopiecznego była bezpieczna i dla nas, i dla niego. Są takie drabinki, które pomagają nam w podnoszeniu chorego. Te drabinki powodują, że ten podopieczny po szczebelkach może się podnieść z pozycji leżącej do siedzącej. Jeśli sam tego nie może wykonać, możemy mu pomóc delikatnie, ale potem te czynności wykonuje już sam po drabinkach i podnosi się. Jeśli chcemy zmienić pozycję z leżącej na siedzącą, wtedy zginamy nóżki w kolanach, przekładamy nogi poza łóżko i wtedy nie za ręce, nie za szyję, bo wtedy możemy dopuścić do urazu tego naszego podopiecznego i do naszego urazu. Wtedy podnosimy pod ramiona do pozycji siedzącej. Chwytamy bezpiecznie, tak jak w tej pozycji z fotela na łóżko, tylko teraz odwrotnie. Blokujemy kolana kolanami, żeby było bezpieczne dla seniora i jednym ruchem za gumę spodni przekładamy podopiecznego na fotel. Podobna sytuacja jest przy wysadzaniu podopiecznego na wózek. Wózek musi być zabezpieczony hamulcami, żeby nam nie odjechał. Wózki mają wyjmowane boki, dlatego przenoszenie pacjenta jest bardziej korzystne dla nas, bo wtedy ta sytuacja jest taka, że pacjenta właściwie praktycznie przesuwamy. Jeśli mamy łóżko ortopedyczne, wtedy poziom łóżka i wózka jest prawie taki sam, wtedy nie musimy wyjmować boków. Jeśli mamy takie łóżko, jak jest tutaj, musimy odpiąć bok i wyjąć go i tak samo, zginamy nóżki w kolanach. Przenosimy pacjenta nogi poza łóżko i pozycja siedząca na łóżku. I tak samo, blokujemy kolana kolanami. Widzicie Państwo, że w wózku jest troszeczkę inna sytuacja, ale wtedy też możemy przerzucić podopiecznego. I przerzucamy. Wtedy podopieczny widać, że usiadł za blisko. Wtedy idziemy za wózek. I żeby nie męczyć naszego podopiecznego, podciągamy go do tyłu. Po to są spodnie u podopiecznego, aby bezpieczeństwo było nasze i tego podopiecznego. Wtedy ta osoba nam się nie wymknie z rąk. I wtedy nogi na podnóżki. Zabezpieczamy i odjeżdżamy. Zmianę pozycji ciała podopiecznego wykonujesz z pewnością bardzo często. Jest to niezbędne, ponieważ bez niej niemożliwe jest wykonywanie toalety, zmiany pieluchy czy profilaktyki przeciwodleżynowej. Jeśli stan podopiecznego i Twoje możliwości na to pozwolą, warto również przesadzać podopiecznego na wózek inwalidzki lub fotel. Mierz siły na zamiary. Nie próbuj nosić, przemieszczać, zmieniać pozycji chorego, jeśli nie wiesz, że samodzielnie nie jesteś w stanie tego zrobić. Zorientuj się, jakie są możliwości chorego podopiecznego. Być może, że jest w stanie przynajmniej częściowo włączyć się w zmianę pozycji. Nie wyręczaj. Zawsze pracuj na lekko ugiętych nogach. W ten sposób zmniejszy obciążenie kręgosłupa.
Podczas wykonywania czynności opiekuńczych, jeśli to możliwe, dostosuj wysokość łóżka. Nie dopuść, aby chory podczas przemieszczenia chwytał Ciebie za szyję, niech obejmie Cię w pasie. Pamiętaj o odpowiednim stroju, takim, by nie krępował Twoich ruchów. Bardzo trudna jest pielęgnacja podopiecznego w domu seniora. Seniora skóra jest specyficzna, jest cienka, pergaminowata, dlatego musimy ją odpowiednio pielęgnować. Aby ta pielęgnacja była łatwiejsza, musimy pielęgnować w odpowiedniej pozycji. Najłatwiejszą pozycją do pielęgnowania seniora jest pozycja bezpieczna do pielęgnowania. Ta pozycja jest taka, że musimy zgiąć nogi podopiecznego w kolanach i wtedy delikatnym ruchem przekierowujemy podopiecznego na pozycję boczną bezpieczną. Wtedy to ciało możemy odpowiednio wypielęgnować, możemy oklepać, możemy zmienić pampersa, możemy umyć i wtedy to jest i dla nas łatwiejsze, i dla naszego podopiecznego. Jeśli mamy seniora w miarę mobilnego, to oczywiście go nie wyręczamy w różnych czynnościach, tylko mobilizujemy do działania. Także te czynności, które może wykonać przy sobie sam, czyli umyć ręce i te części ciała, które sam może umyć, to my je sam. My tylko mu pomagamy w tych częściach ciała, których nie może sam się umyć. I wtedy oczywiście w odpowiedniej pozycji. Najodpowiedniejszą, jak mówiłam, jest pozycja bezpieczna do pielęgnowania, czyli jeszcze raz, zginamy nogi w kolanach, rękę przekładamy, to jest pozycja do pielęgnowania. Uważamy, żeby nie przyciskać rąk i leciutko przekierowujemy. Jeśli ta pozycja jest w miarę niestabilna i chory by nam się przekręcił, musimy nóż kolana zgiąć jeszcze bardziej, żeby chory bezpiecznie leżał. W tej pozycji możemy podłożyć i zmienić podkład, co jest dużo łatwiejsze niż w pozycji na wznak. Oczywiście założyć pampersa. A robimy to dlatego, żeby nie dodatkowo przekładać podopiecznego czy seniora, żeby nie było dodatkowych ruchów. Wtedy on jest mniej zmęczony i my tak samo. Wtedy z tej pozycji bezpiecznej przekierowujemy w naszą stronę i już mamy założonego pampersa. Nie musimy wykonywać dodatkowych czynności. I nasz podopieczny ma już założonego i podkład czysty przełożony. Pochodziło o to, żeby w tej pozycji ta czynność była dla nas łatwiejsza. Tak samo jak zmieniamy pampersa w pozycji bezpiecznej, tak samo możemy założyć majtki, ale majtki proponuję naszemu seniorowi zakładać tylko na dzień, dlatego że one są mniej chłonne i bokami im przeciekają. Na noc zakładamy pampersa, bo jest bardziej chłonny i może on być przez całą noc. Na dzień możemy założyć majtki, żeby seniorka czy senior się czuł bardziej komfortowo. Czyli tak samo pokażę. Zginamy nogi w kolanach, rączkę przekładamy i ciało właściwie w zasadzie samo nam się przykręca na pozycję bezpieczną i nie boli nas kręgosłup i senior jest zadowolony. Jeśli Twój podopieczny jest mobilny, zachęcaj go do samodzielnego dbania o higienę. Jeśli choroba uniemożliwia samodzielność, zaopatrz się w zestaw podkładów na łóżko, myjek, ręczników. Jeśli dysponujesz środkami, warto kupić dmuchaną wanienkę do mycia głowy oraz dmuchaną wannę. W aptekach dostępne są specjalne preparaty do pielęgnacji skóry osoby leżącej, które pomogą w profilaktyce przeciwodleżynowej. Jeśli podopieczny ma problem z nietrzymaniem moczu, musisz zaopatrzyć się w pieluchomajtki i pampersy. Pamiętaj o dobieraniu odpowiedniego rozmiaru do podopiecznego.
W obecnej chwili mamy dużo sprzętów, które nam pomagają w pielęgnacji podopiecznego i seniora. Jednym z takich sprzętów jest wanienka do mycia głowy. To jest sprzęt, który nam ułatwia mycie włosów podopiecznego w domu, bo każdy senior, który leży w łóżku, jego skóra głowy bardzo nam się poci i jego komfort, lepsze samopoczucie będzie, jeśli mu umyjemy te włosy. Podkładamy wtedy taką wanienkę pod głowę, umieszczamy i woda, którą myjemy włosy, będzie wyciekała nam do wiaderka. Wtedy komfortowo myjemy skórę głowy. Tą wanienkę możemy także wykorzystać jako miskę ewentualnie, jak chcemy umyć stopy naszego seniora podopiecznego. Też nam może w tym pomóc i ułatwić mycie podopiecznego i chorego. Do pielęgnacji włosów seniora podopiecznego czy osoby leżącej w domu możemy też użyć czepka. Czepka do mycia włosów. Jest to czepek, który jest nasączony już odpowiednim płynem, wodą. Wmasowujemy tylko w skórę głowy przez około parę minut. Potem ściągamy, suszymy włosy i włosy są już komfortowo umyte. Także polecam, jeśli ktoś chce korzystać z takich czepków, ale radzę też myć seniorowi od czasu do czasu włosy normalnie w wanience wodą, dlatego że czuje się wtedy bardziej komfortowo. Jeśli myjemy naszego podopiecznego seniora w domu, to proponuję, żeby nie używać gąbek, dlatego że w gąbkach jest dużo bakterii i przenosimy je w kolejnych etapach mycia na tego naszego seniora czy podopiecznego. Uważam, że powinno się używać myjek jednorazowych, które zawierają już płyn myjący. I ten wystarczy namoczyć taką myjkę w wodzie, ewentualnie dołożyć jakiegoś płynu, środka myjącego i umyć całe ciało. Oczywiście zaczynamy mycie podopiecznego naszego seniora od górnych części ciała, kończąc na dole. Taka jest zasada mycia, dlatego że mniej bakterii jest w górnych części ciała, a więcej w dolnych częściach ciała. Myjemy tak, żeby nie zalewać naszego podopiecznego, żeby to mycie było w miarę sprawne i szybkie. Jeśli senior jest w miarę mobilny, tak jak powtarzam, nie wyręczamy. Dajemy mu miskę z wodą, niech on te ręce umyje sobie sam i twarz, bo to dla niego jest też bardzo ważne, on się czuje bardziej komfortowo i lepiej sobie te ręce umyje niż my jemu umyjemy. Dlatego uważam, że niewyręczanie jest bardzo ważne w opiece nad seniorem. Musimy też pamiętać, żeby wszystkie części ciała, które są narażone na jakieś otarcia czy coś, zabezpieczać dodatkowo pudrami. Jeśli to jest, ta część ciała się styka do siebie, to oczywiście pudrem, a całe ciało staramy się u seniora używać jakichś preparatów, które bardzo się szybko wchłaniają w skórę, bo skóra u seniora jest delikatna, pergaminowata, dlatego że takie nacieranie skóry balsamami, które się nie wchłaniają, spowoduje, że ciągłość skóry nam się przerwie i doprowadzimy do ran u seniora. Musimy pamiętać także, żeby jamę ustną u seniora, zwracać uwagę na jamę ustną, na język, dlatego że w jamie ustnej najczęściej się zdarzają rany i odleżyny afty. Wtedy ani senior nie może jeść, ani pić i powoduje to, że jest to dyskomfort do wszystkich, i do rodziny, i dla samego podopiecznego. Musimy także pamiętać, najlepiej używać do jamy ustnej oliwy. Wtedy na palec możemy założyć, oczywiście, jeśli ktoś, zakładamy rękawiczkę, zakładamy sobie gazik na palec, używamy zwykłego oleju rzepakowego i samą jamę ustną wycieramy wręcz razem z językiem oliwą. Powoduje to, że to jest, jama ustna jest nawilżona i wtedy nasz podopieczny łatwiej może połykać i lepiej się czuje. Uważamy także na protezy. Jeśli podopieczny już nie wstaje i leży w łóżku, wyjmujemy protezy zębowe, żeby się nie zakrztusił protezą zębową, bo też takie rzeczy się zdarzają. Jeśli seniorki leżą w łóżku i mają obfite gruczoły piersiowe, wtedy pod piersi wiadomo, że zasypujemy zasypką i możemy użyć takiej waty bawełnianej, która bardzo skuteczna jest w pielęgnacji. Możemy włożyć, żeby te dwie powierzchnie się nie stykały i wtedy przekładamy i nie powoduje to żadnych zmian na skórze. Tak jak wspomniałam, musimy zmieniać często pozycję u seniora i też wysadzać go. Wysadzanie na fotel czy na wózek spowoduje, że on będzie miał lepszą kondycję umysłową.
bo ciągłe leżenie w łóżku spowoduje, że ta demencja, którą ma, może cały czas się pogłębiać. Dlatego proponuję, żeby wysadzać tego seniora naszego, żeby w ciągu dnia posiedział sobie w fotelu czy w wózku i to dla niego jest duży komfort. Aby wysadzić takiego podopiecznego czy ubrać na wózek, musimy go ubrać w łóżku. Dolne części garderoby ubieramy dla naszego komfortu i dla komfortu seniora w łóżku, dlatego że jest to łatwiejsze. Siadamy na brzegu łóżku podopiecznego, zakładamy spodnie. I skarpetki. A nawet buty i kapcie. A dlaczego buty i kapcie? Dlatego, że to spowoduje, że nie musimy się nachylać do pozycji prawie leżącej, aby założyć buty czy bambosze choremu czy seniorowi. Jest to łatwiejsze i wygodniejsze. Chwytamy stopy. Senior jest z reguły napięty. I założenie buta czy bambosza jest bardzo trudne. Musimy seniora chwycić za palce. Chwyt za palec powoduje, że ta stopa nam się rozluźni. I zakładamy buty w pozycji leżącej. Jest to o wiele łatwiejsze. Jeszcze raz ten chwyt. Palcami ciągniemy w dół, chwytamy za piętę i stopa nam się rozluźnia. I teraz w pozycji bezpiecznej, do pielęgnowania, zakładamy spodnie. Górę od garderoby proponuję ubrać w pozycji siedzącej, bo jest to łatwiejsze. Nie musimy męczyć ani seniora czy podopiecznego, ani swojego kręgosłupa. Jest to o wiele wygodniejsze. Jeśli mamy osobę leżącą zupełnie, która wymaga zmiany bielizny czy piżamy w łóżku, pokażę sposób, który jest o wiele łatwiejszy, jak robimy to sami, bez żadnej pomocy. Wtedy zakładamy, chwytamy bluzę w taki sposób. I zakładamy zupełnie z innej strony. I przekładamy, chwytając za szyję, za głowę. I wtedy niestety znowu musimy użyć naszej pozycji bezpiecznej do pielęgnowania, żeby poprawić górę garderoby. Ale jest to o wiele łatwiejsze, niż byśmy mieli szarpać naszą seniorkę czy podopieczną w łóżku. Tak jak wspomniałam, seniora nie wyręczamy, lecz nakłaniamy do wykonywania różnych czynności. Także nie karmimy, jeśli może sam wypić herbatę, czy sok, czy zupę. I musimy do tego wybrać odpowiedni pojemnik. Pojemnik nie może być bez uchwytów, pojemnik musi mieć dwa uchwyty, dlatego że senior nie ma już tak skoordynowanych ruchów, że utrzyma w jednej ręce, musi mieć w dwóch rękach i musi pić z pojemnika z dwoma uchwytami. Także nie wyręczamy, nie nakłaniamy do działania. Jeśli seniora sadzamy w fotelu, musi mieć on też poduszkę, dlatego że jak wspomniałam, senior ma już zaniki mięśniowe, skóra jest wiotka i siedzenie bez poduszek przeciwodleżynowych spowoduje powstanie odleżyny. Pod lędźwie najlepiej też włożyć poduszkę, która ułatwi mu siedzenie, bo senior jak już usiądzie w fotelu, to będzie siedział kilka godzin. Odpowiednie dobranie poduszki spowoduje, że będzie się łatwiej siedziało. Musi to być poduszka przeciwodleżynowa, która ma wymieniany pokrowiec, który możemy wyprać i zdezynfekować. Senior pokazuje taką poduszkę, na której senior na pewno nie chciałby siedzieć przez kilka godzin. Jest to poduszka taka gumowa. Jest to niestabilne i spowodowało, że mógłby spaść czy się przewrócić. Są też poduszki z gryki, które są bardzo ciężkie. Do siedzenia mogą być przydatne, ale nie do pozycji leżącej, gdzie senior leży długo w łóżku i spowoduje, że ucisk na różne części ciała seniora.
pielęgnacja osoby starczej w trakcie zmiany pozycji, ubierania czy toalety, angażuj swojego podopiecznego do pomocy i zachęcaj go w miarę jego możliwości do wykonywania wielu czynności samodzielnie. Podczas wykonywania toalety całego ciała pamiętaj o poszanowaniu godności podopiecznego. Informuj go o wykonywanych czynnościach i ich celu. Zapewnij intymność i poczucie bezpieczeństwa. Odsłaniaj tylko te części ciała, które w danej chwili myjesz. Pamiętaj, że toaletę całego ciała rozpoczynamy od jego górnych części w kierunku dolnych. Zmiana bielizny osobistej. O zamiarze wykonywania czynności prowadzących do zmiany bielizny zawsze musisz poinformować podopiecznego, nawet jeśli nie jest w pełni świadomy zaistniałej sytuacji. Zawsze należy sprawdzić, czy senior nie ma ograniczonej ruchomości kończyn lub porażenia jednej ze stron ciała. Zdejmowanie piżamy zaczynaj zawsze od zdrowej lub sprawniejszej ręki, a zakładanie od słabszej. Jeśli mamy seniora leżącego, który wymaga szczególnej pielęgnacji, musimy zwracać na cały czas uwagę na jego skórę, dlatego że mogą powstać odleżyny. Powodem powstania odleżyn jest wiek seniora, odżywianie, choroby współistniejące. Odleżyna może się zrobić wszędzie. Może się zrobić na uchu, na głowie, na potylicy, na kościach ramiennych, na krętarzach są najczęściej, na kości ogonowej, na piętach, najczęściej też są odleżyny na piętach. Musimy spowodować takie ułożenie pacjenta, żeby nie było ucisku na daną część ciała, czyli możemy używać krążków i często zmieniać pozycję, no co najmniej co dwie godziny, żeby nie spowodować, żeby ten senior leżał w jednej pozycji długo. Odleżyny, żeby nie doszło do odleżyny, musimy pielęgnować ciało w taki sposób. Pokażę może, jak pielęgnować odleżyny. Pozycja bezpieczna oczywiście, do pielęgnowania. I te odleżyny najczęściej się zdarzają na krętarzach, na kości ogonowej, mogą być na plecach, mogą być wszędzie. Jeśli jest duży uścisk, i to też zależy od stanu pacjenta. Musimy te części ciała musimy masować, oklepywać, i oklepywać nie otwartą dłonią, tylko oczywiście zgiętą w łuk. I oklepujemy od dołu do góry. I nacieramy wszędzie każdą część ciała. Możemy używać preparatów przeciwodleżynowych. Jest dużo tych preparatów na rynku, które mają w swoim składzie oliwkę i spirytus. Powodują, że rozszerza się ta skóra. Nie powoduje wtedy, jeśli dojdzie już do odleżyn, to wtedy musimy je odpowiednio pielęgnować. Pierwszą fazą powstania odleżyny jest zaczerwienienie, a później już pęcherz i przerwanie ciągłości skóry. Jeśli dojdzie do przerwania ciągłości skóry, musimy się skontaktować z lekarzem rodzinnym, z pielęgniarką środowiskową, która nam podpowie, jak dbać o te odleżyny. Dlatego, że nie eksperymentujemy sami. Dlatego, że seniorzy są uczuleni na różne preparaty, preparatów jest dużo na rynku, ale trzeba odpowiedni środek w odpowiedniej fazie odleżyny zastosować. Także proponuję zawsze się skontaktować z pielęgniarką środowiskową, lekarzem rodzinnym. Leczenie odleżyn to proces przewlekły i trudny. Kluczem jest zatem zapobieganie ich powstawaniu. 2-3 razy dziennie oglądaj okolice skóry podopiecznego. Co 2 godziny zmieniaj pozycję. Co najmniej 2 razy w ciągu dnia oklepuj plecy dłonią ułożoną w łódeczkę, używając środków nawilżających. Chroń skórę podopiecznego, dokładnie osuszając ją po kąpieli, szczególnie miejsca pod piersiami i miejsca między palcami. Oczyszczaj okolice przylegania pampersów. Nie dopuszczaj do długotrwałego utrzymania na skórze pampersu przemokniętych moczem. Stosuj materac przeciwodleżynowy oraz środki zabezpieczające wałki, kółka, poduszki. Systematycznie zmieniaj bieliznę i pościel. Często naciągaj prześcieradło, aby nie tworzyły się fałdy. Usuwaj okruchy. Leczenie odleżyn ustala lekarz. Poproś o konsultację przy wystąpieniu pierwszych zmian skórnych i konsultuj sposób postępowania przy braku poprawy. Zapamiętaj, podstawową rolą opiekuna jest pomoc osobie starszej w czynnościach codziennych, a nie wyręczenie jej. Wypracuj sobie taką metodę pracy, która zabezpieczy cię przed urazami kręgosłupa. Nigdy nie pozwalaj, aby podopieczny chwycił cię za szyję. Przez cały czas pamiętaj o utrzymaniu kontaktu słownego, proste polecenia, wzrokowego oraz dotyku.
Pamiętaj, że osoba starsza wszystkie czynności wykonuje wolniej, zazwyczaj ma słaby wzrok i słuch. Często zapomina. Przy asekuracji podopiecznego podczas przemieszczania się zawsze należy stać po jego stronie słabszej. Mam nadzieję, że ten film instruktażowy, który przed chwilą przedstawiliśmy, będzie pomocny w codziennej opiece nad seniorem rodziny. Chciałam tylko przypomnieć Państwu, że pomocy należy szukać przede wszystkim u lekarzy pierwszego kontaktu, u pielęgniarki środowiskowej, a także w ośrodkach pomocy społecznej. To są jednostki, które są zobowiązane pomagać rodzinom w jakże trudnym fachu bycia opiekunem swojej najbliższej osoby. I na zakończenie pamiętajcie Państwo, że dobry opiekun to zdrowy opiekun. Dlatego w codziennych zajęciach opiekuńczych trzeba pamiętać o swoim kręgosłupie, o swoim zdrowiu psychicznym i o chwili wytchnienia.